Ja na chwilę chciałabym e, przejść do tematu takiego, wiesz, babskiego, o. bo świat medycyny estetycznej to jest świat, w którym ty się również obracasz, ale wiesz, ja tak e, patrzę na ciebie dzisiaj i wybacz szczerość, ale ty jesteś coraz piękniejsza, to znaczy te zdjęcia, na które, na które ja patrzę twoje z przeszłości, e, no inna kobieta, ale jednocześnie ty nie jesteś Taką, wiesz, spompowaną lalą, mówiąc kolokwialnie. Powiedz mi, czy to, te tak zwane pompony, które teraz dominują, chociażby na puderku, czy tobie się to podoba w ogóle? No, słuchaj, piękne jesteś ty. <śmiech> dzięki. dzięki. <śmiech> Powiem tak. Medycyna estetyczna jest dla kobiet, które mają świadomość, że się starzeją, mhm. ale chcą sobie w tej starości pomóc. Mhm. Jeżeli można, dlaczego nie? Yy, nie trzeba się przy tym bronić. Natomiast oczywiście wszystko, co jest naturalne, jest piękne. I w życiu nie należy przesadzać. I trzeba cały czas te szale, o których rozmawiamy, utrzymać w równowadze. Ja prowadzę salon medycyny estetycznej. Jak widzisz, mam minimalne poprawki, jeżeli chodzi o swoją urodę i się nie kryję. Ale są to minimalne, podtrzymujące jakby moją naturalną twarz. I wszystkich zachęcam. Nie, nie podobają mi się. Przerysowane te twarze, szczególnie jeżeli są, są młode, bo Aha. młodość to piękna tak jak ty, więc dlaczego szpecić wiesz, siebie? Można sobie pomagać, ale absolutnie nie oszpecać się za pieniądze ogromne i, i na siłę, tak? Czy ty zawsze miałaś to poczucie własnej wartości? Czy ono się pojawiło z wiekiem? Ja mam strasznie dużo kompleksów, Sandra, nawet nie masz będzie jak dużo. No, nie uwierzę, bo Wojnkę, nie uwierzę. Słuchaj, mam, natomiast mhm. e, ja staram się gdzieś tam je schować do kieszeni. E, tylko tak ładnie wygląda, że jestem taka silna. Jestem silna mhm. podat miary, wiesz, mam takie wrażenie. E, nie, z biegiem czasu i życia e, e, uczę się siebie. Wiesz, kiedyś wchodziłam do pokoju i zastanawiałam się, czy tym ludziom jest dobrze ze mną. A teraz wchodzę, znam się, czym nie jest dobrze z nimi. A jak nie, to no, wychodzę. Chyba tak. Postawa. To jest absolutnie prawidłowa postawa. Wiesz, Monika, tak jak już rozmawiamy o wyglądzie, to ja muszę się ciebie zapytać o Twój styl i o to, co preferujesz nosić na co dzień. Bo ja widzę przed sobą taką totalnie rock'n'rollową kobietę, co mi osobiście bardzo odpowiada i mam nadzieję, że w Twoim wieku też będę tak wyglądać. Ale powiedz mi, czy ty na co dzień też skórzane spodnie ramoneska, czy, czy w tych dresach i kapciach, o których rozmawiałeś też, my na początku? Też, jasne. Słuchaj, kobiety się powinny ubierać, mhm. a nie przebierać, Absolutnie. to jest moja zasada. I adekwatnie do sytuacji. Wyobraź sobie, jak ja bym na przykład w takich kapciach poszła do opery, albo tutaj przyszła powiedzmy w, 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 w stroju, który był nieadekwatny do miejsca. Mam, trzeba zastanowić się, gdzie idziesz, z kim się będzie, będziesz rozmawiała i adekwatnie do miejsca się ubierać. I nie przebierać, tak, że to jest moja zasada. No i oczywiście trzeba pamiętać o wieku. E, wiesz, bo ja nie chodzę w tym, co wszyscy, wszyscy, wszystkim dobrze, tylko w tym, w czym dobrze jest mnie. I mam świadomość, że e, są rzeczy, które powinnam ukryć, a są rzeczy, które powinnam e, jeszcze pokazywać. O, żeby każdy miał taką świadomość, Męka. Ja czytałam w sieci, e, niektórzy internauci porównują Ciebie do Dody, że podobno wizualnie, że osobowość, że tak mówisz? dużo Ciebie wszędzie. Czy Ty widzisz jakieś punkty styczne? No do, do dzieła jest szalona, Aha. ja, wiesz, ja unikam kryty, krytyki, Ja mhm. sama nie jestem doskonała i uważam, że nie mam moralnego prawa ludzi krytykować i oceniać i y, 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 uciekam od tego i do dzieła jest szalona, mhm. y, do dzieła jest prawdziwa też I mi się wydaje, że y, y, też nie jest idealna. Y, czy jesteśmy podobne? Y, obie jesteśmy ekstremalne, może tak. To na pewno, to na pewno.